Bardzo często szukamy w naszym życiu obecności Boga, tych znaków rozpoznawczych Jego obecności, Jego bliskości z nami. Bo chcemy mieć pewność, czy to, co robimy, czy to, jak myślimy, jest Jego, czy pochodzi od Niego. Jednym z tych znaków rozpoznawczych zawsze będzie jedność. Zawsze, kiedy działamy dla jedności, gromadzimy, naśladujemy Boga. To właśnie dzisiaj jesteśmy świadkami tego niezwykłego znaku, kiedy przez usta Kajfasza, usta najwyższego proroka, wypowiedziane jest proroctwo, że Jezus jest tym, którego śmierć, która rozdziela, śmierć jest momentem oddzielenia duszy od ciała, coś, co wydaje się pozornym rozdzieleniem, będzie znakiem jedności. I tak zawsze działa Pan Bóg, także w naszym życiu. I na tyle Go będziemy naśladować jako wspólnota Kościoła, kiedy będziemy gromadzić, łączyć, budować, a nie dzielić, separować i budować mury. Bo widzimy, że można też zgromadzić się, by uczynić coś złego. Dzisiejsza Ewangelia mówi o ludziach, którzy się zgromadzili jako Sanhedryn. To pobożne, religijne zebranie, ale to zebranie nie ma celu budowania jedności. Tylko to jest spotkanie, co paradoksalne, pobożnych, religijnych ludzi, którzy postanawiają zabić innego człowieka. Ta Ewangelia, to dzisiejsze słowo, ono przejmuje jakimś dreszczem, bo kiedy je czytamy, to odkrywamy, że to nie jacyś źli ludzie, to nie jacyś poganie, Rzymianie, obcy postanowili zabić Jezusa, ale ten wyrok śmierci pochodzi z religijnego establishmentu, od ludzi, którzy nie byli w stanie, mimo całej swojej religijności, z której słynęli, rozpoznać Boga. I to jest dla nas wszystkich bardzo taki mocny znak też do rachunku sumienia, bo może być taka religijność, z której jesteśmy dumni, z której słyniemy, jak uczniowie w piśmie, jak faryzeusze, jak arcykapłani, ale to nie gwarantuje, to nie jest gwarantem tego, że my będziemy czynili znaki dzieła Boże, że będziemy budować jedność. Właśnie Ewangelia nam pokazuje to spotkanie religijnych ludzi, że to spotkanie nie prowadzi do jedności, ale prowadzi do wydania Jezusa na śmierć, do skazania Go na śmierć. Lepiej, żeby jeden człowiek umarł, ale żeby ocalało to, co dobrze znamy, to, co jest narodem. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus w modlitwie arcykapłańskiej modli się za swoich uczniów, ale modli się, no właśnie, za nas, którzy też jesteśmy Jego uczniami teraz. Mówi: Ojcze, ja Cię proszę, aby oni byli jedno, ale po to, żeby byli jedno, aby im świat uwierzył. Być może wciąż świat nam nie wierzy, dlatego że nie jesteśmy jednością. Że tak łatwo szukamy tych momentów, miejsc, sporów, które nas zawsze poróżnią. To diabeł jest zawsze ojcem podziału, rozdzielenia. To zawsze on będzie tym, który rozprasza. Dlatego modliliśmy się w psalmie, że Bóg ma być tym, który jednoczy nas, jak pasterz owce. Bo tylko w jedności owiec, w stadzie jest bezpieczeństwo. Owce, które są rozproszone, są nastawione na atak wilka. I to jest obraz naszego życia, to jest obraz każdej wspólnoty, którą tworzymy, to jest obraz Kościoła, który tworzymy. Nigdy Bóg nie będzie działał przez kontrę wobec innych. I każda religijność, która właśnie pod pozorem jedności, ocalenia jedności, będzie wydawała wyrok śmierci na innych, nie będzie pochodziła od Boga. Czyli może być taka religijność, która jest bezbożna. I widzimy to właśnie w tym Sanhedrynie,
w ludziach, którzy wydają na Jezusa wyrok śmierci. Odkrywajmy więc wszyscy właśnie w tym momencie, kiedy tak wydaje się na pierwszy rzut oka jesteśmy daleko od siebie. Odkrywajmy właśnie Kościół jako wspólnotę największej jedności, którą mamy. Wbrew wszystkiemu temu, co teraz przeżywamy, to właśnie Kościół może być znakiem prorockim, znakiem nadziei, że jest taka jedność, że jest taka bliskość, której nam nikt nigdy nie odbierze. I my też tej bliskości i jedności nie pozwalajmy sobie odbierać. W naszych wspólnotach, w naszym klasztorze, w naszych rodzinach. Bo tylko wtedy ludzie nam uwierzą, kiedy będziemy jedno.